Dobry wieczór. Witam Was bardzo serdecznie i zapraszam na dzisiejsze zajęcia, podczas których będziemy malować obraz inspirowany obrazem Morgana Weistlinga. Ten obraz przysłała Weronika, za co bardzo jej dziękuję. Ponieważ nie możemy korzystać z oryginału, postanowiłem wydrukować zdjęcie niemal identyczne jak ujęcie na obrazie. Obrazie autorstwa Morgana Weistlinga. Pokażę ten obraz teraz na oficjalnej stronie artysty, tak żebyście mogli zrozumieć, na czym polega jego zamysł. Morgan Weistling postanowił pokazać pocałunek matki ofiarowany dziecku, konkretnie Bogowi, Jezusowi, ale postanowił pokazać go w sposób bardzo matczyny, pozbawiony właściwie tej sfery boskiej, taki bardzo uczuciowy, bardzo naturalny, bardzo ludzki, matczyny pocałunek. Tak wygląda oryginał obrazu na stronie artysty Morgan Weistling. Możecie znaleźć ten obraz na jego stronie. Kissing the Face of God, całując twarz Boga. I taka właśnie scena autentycznego pocałunku, który matka oferuje, składa dziecku na czole, jest na zdjęciu. Na zdjęciu, na którym domalowałem chustę tak, żeby nawiązać do tej sceny biblijnej. No i dzisiaj namalujemy właśnie taki portret, podwójny portret. Zrobimy to w sposób szkicowy, ponieważ gdybyśmy chcieli bardzo, bardzo szczegółowo malować taki obraz, zajęłoby to bardzo wiele czasu. Jest to trudny temat, ale piękny temat i pomyślałem, że temat idealny właśnie teraz. Raz jeszcze dziękuję Weronice za podesłanie tej inspiracji. Ona jest idealna na dzisiejsze zajęcia, które są ostatnimi zajęciami przed świętami. Także spotkamy się dopiero po świętach. A pod koniec dzisiejszych zajęć zapraszamy jeszcze z Polą na króciutki koncert świąteczny. Dobry wieczór wszystkim. Zapraszam raz jeszcze na wspólne malowanie obrazu inspirowanego obrazem Morgana Weistlinga, który jeszcze raz pokażę, żebyście zrozumieli analogię i inspirację. Być może niektórzy dołączyli do transmisji. To zdjęcie, które będzie dzisiaj naszą inspiracją, zdjęcie współczesne, ale zdjęcie niemal identyczne jak oryginał autorstwa, przepraszam, wyłączyło się, autorstwa Morgana Weistlinga, który jest tutaj. Teraz już udało się znaleźć. Tak więc taka bardzo, bardzo rodzinna scena, rodzinna, pełna miłości, matczyna scena. A jako wzór, jako bezpośredni wzór, współczesne zdjęcie, bowiem idealnie pasuje to do zamysłu artysty, który chciał pokazać bardzo, bardzo naturalną i emocjonalną scenę. Pocałunku matki dla dziecka. Moi drodzy, dzisiaj farby akrylowe, także przygotujcie farby, już będziemy zaczynać. Ja tutaj się troszkę zaplątałem w kablach, ale już udaje mi się odplątać na szczęście. Dobry wieczór wszystkim w te ostatnie przedświąteczne zajęcia. Farby akrylowe. Ja będę malował na formacie 30x40 cm. Zapraszam i zachęcam do zadawania wszelkich pytań, do komentarzy. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Już zerkam na Wasze komentarze. Witam serdecznie wszystkich raz jeszcze. Dobry wieczór. Tak,
taki kombinowany dzisiaj sposób. Tak jak mówię, nie mogę użyć oryginału obrazu Morgana Weislinga ze względu na prawa autorskie, dlatego nawiązuję do jego obrazu zdjęciem, w zasadzie identycznym niemalże w układzie, co jest też wzruszające, bo pokazuje naturalność, naturalizm tej sceny, no i piękno tej sceny. I pocałunek, który matka składa dziecku, i to, że właściwie ten pocałunek się nie zmienił, on zawsze będzie taki sam, matczyny i pełen miłości. Jak widzicie, ja domalowałem chustę, tam jeszcze prześwitują spod tej domalowanej chusty okulary, bo to jest współczesne oczywiście zdjęcie. Polecam wam takie przeróbki zdjęć, jeżeli trzeba. Oczywiście można czasem coś domalować do zdjęcia, coś przerobić, użyć zdjęcia jako inspiracji. Możecie zrobić swoje zdjęcie, możecie skorzystać ze zdjęcia z banku bezpłatnych zdjęć, takich jak to, które tutaj znalazłem, na przykład Pixabay. No i taką właśnie scenę namalujemy, a zdjęcie będzie naszą inspiracją pośrednią do obrazu, do pięknego obrazu Morgana Weislinga, artysty, którego bardzo gorąco wam polecam. Moi drodzy, zaczniemy od szkicu. Najprostsze, co możemy zrobić, to dwa okręgi. Właściwie okrąg i elipsę. Jedną z nich będzie twarz matki, drugą z nich będzie twarz i głowa dziecka. I taki przedświąteczny temat dzisiaj z nami. Tak więc okrąg, do którego dodamy u dołu brodę, będzie tutaj będą usta i nos. Oraz oś oczu. Dosyć duża będzie część czoła i głowy i chusty. Tutaj będzie czoło, tu będą włosy częściowo widoczne. Ja już naszkicuję, żebyście mniej więcej wiedzieli, do czego zmierzam. Tutaj chusta, no i tutaj właśnie twarz dzieciątka. Dzieciątka współczesnego, ale jakże idealnie pasującego do tej sceny biblijnej. Zwróćcie uwagę na bardzo specyficzne proporcje, na dużą część głowy i dosyć małą część twarzy, ponieważ głowa matki jest pochylona nieco w dół. Dlatego takie właśnie proporcje. Dobry wieczór, przedświątecznie, już prawie wigilijnie. Dobry wieczór wszystkim. Raz jeszcze przypomnę, okrąg, taka skośna oś oczu i jedna powieka, tam kawałeczek drugiej powieki, kawałeczek policzka widoczny. Dosyć trudny skrót anatomiczny, perspektywiczny. Teraz głowa dziecka. Moi drodzy, dosyć mały nosek.
Oczka stosunkowo nisko, duża górna część głowy. Zwróćcie uwagę na proporcje, żeby nie była za mała główka dziecka. Ja troszkę tutaj podmarzę, żeby było lepiej widać. Zawsze można zmierzyć. To jest właściwie głowa dziecka jest wielkości twarzy kobiety, czyli ta wielkość przeniesiona niżej. Jeżeli chcecie, ustka mogą być otwarte, jeżeli wolicie, mogą być zamknięte. Tam gdzieś lekko widoczne paluszki dziecka. Ja naszkicuję całość i oczywiście poczekam na Was. Jakoś muszę sobie rozmieścić całość, żeby widzieć, co tutaj się u mnie dzieje. Tutaj druga dłoń. Bardzo dziękuję Pani Kingo za miłe słowa i życzenia. Bardzo dziękuję. Tak, wdzięczna, piękna scena. Trudna scena, ale piękna. Postaramy się ją pokazać trochę skrótowo, tak jak Wam mówiłem. Zacznijmy od całościowej podmalówki. Myślę, że przyciemnimy sobie tło, ponieważ w obrazie Morgana Weislinga tło jest dosyć ciemne, światło jest skierowane na twarze mamy i dziecka. Także przyda się brąz, siena palona. Jak tam przedświąteczne klimaty u Was?
czy coś pieczecie, czy może jeszcze jakieś porządki. Czy ktoś może piernik zrobił według wczorajszego naszego przepisu. Moi drodzy, jeżeli już zrobiliście szkic, to weźmy sobie teraz brąz, trochę sieny palonej i po prostu przyciemnimy tło. Od tego zaczniemy. Jasny zostanie przede wszystkim, jasne zostaną twarze oraz chusta. Morgan Weisling opowiada na swojej stronie o tymże właśnie obrazie bardzo ciekawą historię. Mianowicie usłyszał tytuł, który nadał swojemu obrazowi w piosence Kissing the Face of God. I taka scena bardzo właśnie pozornie zwyczajna, bardzo matczyna pojawiła mu się przed oczami i taki obraz właśnie postanowił namalować, ale inspiracją była ponoć piosenka. Być może ktoś z was zna tą piosenkę, ja jej akurat nie znam. Ale historia bardzo mi się podoba. Cieniutko, dosłownie niemalże akwarelowo, akrylem namalujemy tło. Jakiś fiolet też zakradł się na paletę. Fiolet zmieszany ze sieną paloną lub z ciemnym brązem daje bardzo, bardzo wdzięczne odcienie. Możemy od razu też troszkę brązu nanieść na włosy Marii i na włosy dzieciątka. Ja dodaję także od razu cienie pod dłonią, jedną i drugą. I bardzo, bardzo szkicowymi pociągnięciami. Jak widzicie, bardzo grubym, płaskim pędzlem robię ten szkic. Dobry wieczór, Kasiu. Blisko pisania ikony, pisze pan Luis. Tak, tak, to takie klimaty.
starajcie się malować szkicowymi pociągnięciami. Jak widzicie, to są naprawdę bardzo szkicowe pociągnięcia grubym pędzlem. Chwilka dla Was, żebyście nie musieli za bardzo się spieszyć, bo ja wiem, że to jest trudny temat. Taki podwójny portret nigdy nie jest łatwy. Jeżeli będziecie szukać koloru na skórę, to polecam zacząć od sieny palonej zmieszanej z bielą. Siena palona i biel daje bardzo ładną podstawę jako kolor cielisty, a do tego można dodawać troszkę ugru albo trochę żółcieni. Świetna jest też żółcień neapolitańska. Ona sama w sobie już trochę nawiązuje do cielistej barwy. Jak widzicie, taki szeroki pędzel, on naprawdę dużo robi sam. Dlatego ja bardzo lubię malować szerokimi pędzlami. Nawet tak precyzyjny i trudny temat jak portret dodaje troszkę bieli. Cieszę się, że wśród przedświątecznych zajęć znaleźliście czas na spotkanie, że jesteście tak licznie dzisiaj. Cały czas biel, siena palona i po prostu nakładam na razie kolor na twarze, na czoło. Zaraz będziemy decydować jeszcze, co rozjaśnić, co przyciemnić. Tak, tutaj trzeba będzie sięgnąć po mniejszy pędzel przy pracy nad profilem, bo inaczej się nie uda. Zwróćcie uwagę na za dużo wody. Zwróćcie uwagę na charakterystyczny kształt noska.
światło na policzku, na czole. Ja troszeczkę jeszcze powiększę brodę. Dodałem troszkę więcej farby i teraz ją ciemniejszym tłem. Nieco przycinam. Dziękuję bardzo, Ewo, za miłe słowa Twoje. Jeszcze możemy troszkę przyciemnić tło. Tak naprawdę najważniejsze w tym obrazie jest to miejsce, ten paseczek na styku dwóch twarzy. Cała reszta to jest tylko tło, to jest tylko otoczenie. Chusta, ramię, które jeszcze trzeba tam dodać nad głową dziecka. Ramię, które gdzieś tam za głową dziecka jeszcze się pojawia. To wszystko są już tylko... dodatki.
Dziękuję bardzo, Moniko. Wesołych świąt dla Ciebie. Dobrego pichcenia. Niech się dobrze piecze. Na uszku dziecka możecie trochę więcej różu lub sieny palonej właśnie użyć. Dobry wieczór, Małgosiu. Polecam malowanie palcem, jak wiecie, to jest dobra i skuteczna metoda. Więcej sieny palonej na szyi, w cieniu.
Dolna warga troszkę cofnięta w stosunku do górnej. Pamiętajcie o tym. Ja właśnie to poprawiam u mnie w obrazie. Staram się pracować szybkimi zmianami, szybkimi poprawkami i korektami. Pani Mariolo, cieszę się, że temat interesujący, temat świąteczny. Pamiętajcie o roztarciach, one naprawdę świetnie się sprawdzają, szczególnie na twarzy dziecka można roztarciami się posłużyć. Myślę, że możemy się zająć powoli szatą. Polecam Wam zmieszać błękit cyjanowy z odrobinką żółcieni neapolitańskiej lub zwykłej jakiejś żółcieni cytrynowej na przykład i z bielą i wtedy dostaniemy taki turkusowy. Odcień. No i znowu polecam bardzo mokre. Dziękuję Panie Jarosławie. Wesołych świąt. Pozdrawiam Pana również z Krakowa. Bardzo to miłe. Oczywiście wszystkim Wam najlepszych świąt. Zresztą jeszcze pod koniec zajęć będę składał życzenia. Ale dziękuję za wszystkie, które już teraz przesyłacie.
Na oryginalnym obrazie jest taka biała chusta, w którą jest dzieciątko zawinięte. Można tę chustę dodać podobnie zresztą chusta na głowie. Szarość wykonana z ultramaryny z odrobinką sieny palonej. Ja troszkę podniosę tę dłoń, bo ona jednak tu trochę nieanatomicznie za nisko wyszła, także już to miejsce poprawię, skrócę palce, jakimś tam tłem je zamaluję. Ciekawy pomysł ze zlotem. Witaj, Iwono. Jak się COVID uspokoi, to zrobimy jakieś spotkanie w pracowni. Oczywiście zapraszam serdecznie. Zobaczcie, tutaj właściwie nie wychodzimy z jakiegoś dokładnego szkicu. Po prostu malujemy, nakładamy kolor, działamy plamą. Te plamy odpowiednio modyfikujemy, ale w zasadzie szkicujemy bezpośrednio na obrazie. Ja bardzo lubię taką metodę pracy. Troszkę połysku na włosach. Zobaczcie, że wcale tych dłoni nie musimy szczegółowo malować. One naprawdę mogą zostać bardzo, bardzo szkicowe. Bardzo dziękuję, Beato, za Twoje przemiłe życzenia. Oczywiście odwzajemniam. I przekazuję dalej.
Ale się miło zrobiło, życzenia się sypią fantastycznie. Bardzo dziękuję, Elżbieto, za tak miłe życzenia dla nas wszystkich i odwzajemniam w imieniu całej paczki naszej. Bardzo dziękujemy nawet za, dziękuję bardzo za życzenia dla grafita od kota Mariana.
Bardzo, bardzo dziękuję, Kasiu. I od razu przesyłam życzenia dalej. Pcham je dalej, niech lecą do Was wszystkich. Bo dzisiaj to takie wspólne życzenia. No i znowu palec niezastąpiony przy malowaniu. Dziękuję bardzo, Patrycjo, za piękne życzenia i również dla Ciebie wszystkiego pięknego i świątecznego. Tak sobie myślę, że Boże Narodzenie to właściwie święto również wszystkich mam. Dlatego wszystkim mamom, takim jak mama na obrazie, który malujemy, najlepsze pozdrowienia wysyłam. Tak jest, nasza artystyczna rodzina. Myślę, że można tak powiedzieć. Bardzo polecam płaskie pędzle. One naprawdę bardzo pomagają w malowaniu. Zdrowych świąt, wesołych, Pani Stanisławo. Bardzo dziękuję za miłe słowa. No, obraz jest jeszcze szkicowy i jeszcze ma dłonie dociągnięć, no, ale się nie poddaję. Bo temat piękny, to dobrze się maluje.
Nieważne jak wyjdzie, ważne, że malujemy w dobrym towarzystwie. Ojej, dziękuję Małgosiu za tak miłe słowa. Nie wiem, czy zasłużone, bo dzisiaj jakoś bardzo czuję zmęczenie i trochę trudniej mi się maluje. Martyna pisze, że lubi pędzle ostatnio typu dagger. Tak, ja też te pędzle bardzo lubię i polecam. Serdecznie, gorąco, bardzo. Bardzo polecam te pędzle. Może się uda tutaj paluszki dziecka jeszcze zasugerować chociaż. Paluszki malowane palcem. Teraz kilka akcentów ciemniejszym błękitem, to jest navy blue, czyli właściwie mieszanka cyjanu i czerni. Zobaczcie, jak można takimi mocniejszymi, zdecydowanymi akcentami jeszcze
bardzo szkicowo właściwie, jak można wydobyć kilka detali, jak można podkreślić charakter i dodać wyrazu. Brawo, Edyto, brawo, trzymam kciuki. Trzymam kciuki, jeżeli trzymasz akrylę po raz trzeci w życiu, to niech to będzie tylko pierwszy z bardzo wielu kolejnych razów. Niech akryle ci towarzyszą, a nie tylko akryle, oczywiście również inne farby. Gorąco polecam. Jeżeli ktoś tylko ma ochotę, to można powtórkę zobaczyć, bo lekcja jest zapisana, tak jak wszystkie wcześniejsze lekcje. W zakładce filmy ją znajdziecie, także nic straconego, jeżeli komuś się spodobało i chciałby powtórzyć, to jak najbardziej można. Wesołych świąt, Wando. Dziękujemy pięknie za życzenia. Wszystkiego pięknego, zdrowego i radosnego.
Troszkę cieni możemy jeszcze dodać na chuście. Ja zapraszam jeszcze po malowaniu na króciutki świąteczny koncert. Pola chciała coś zagrać i zaśpiewać. Specjalnie dla Was. Dziękuję, Ewelino, bardzo. Taka mała korekta jeszcze dłoni, żeby troszkę ją pomniejszyć, bo była za duża. Bardzo szkicowo, jak widzicie, bardzo, bardzo szkicowo malujemy dzisiaj. Ale takie szkicowe malowanie zawsze jest dobrym punktem wyjścia, a czasami dobrym punktem, żeby w ogóle się zatrzymać, co zresztą myślę niedługo zrobimy. Myślę, że obraz jest w zasadzie gotowy. Bardzo dziękuję, Ewelino, za piękne życzenia raz jeszcze. Moi drodzy, myślę, że na tym etapie się zatrzymam i zapraszam Was serdecznie w imieniu Poli i moim na króciutki koncert kolędowy. Pola zagra i zaśpiewa, ja też może coś zagram. Dajcie tylko nam sekundkę na umycie rąk, a Pola już się przygotuje i zapraszamy na troszkę świątecznej muzyki. Dla tych wszystkich, którzy nie mogą zostać na muzyce i w ogóle dla wszystkich może teraz najlepsze, najpiękniejsze życzenia świąteczne. Dużo, dużo radości przede wszystkim, dużo uśmiechu dla Was. Dużo ciepła rodzinnego, przyjaznego. Pięknych dni, pięknych chwil, chwil zadumy, chwil rozmyślań, chwil radosnych, dużo dobrego blasku w oczach i wszystkiego, wszystkiego dobrego dla Was z okazji Świąt Bożego Narodzenia i niech jutro ten wieczór wigilijny będzie dla Was pięknym wieczorem spędzonym w najlepszym gronie, w najlepszy sposób. Dużo miłości. Wszystkiego dobrego. Zapraszamy na krótki koncert.
przed Państwem na pianinie zagra i zaśpiewa Pola. Zapraszamy Pola. Thank you.
pięknych świąt. Życzymy wam. Wszyscy bardzo serdecznie w imieniu naszym i Grafita. Wesołych świąt. Wesołych świąt. Wszystkiego dobrego, pięknego czasu i do zobaczenia po świętach. Bardzo dziękujemy. Do zobaczenia. Do zobaczenia.